Malutka jest już ta strefa. Uwaga, uwaga. O nie, nie, nie. Dawaj, Faral. Sezon 11, bądź jak wolicie, pierwszy sezon drugiego rozdziału wprowadził do gry naprawdę wielkie zmiany. A wraz z wielkimi zmianami w grze pojawiły się również wielkie błędy. Więc w dzisiejszym odcinku ponadużywamy sobie troszeczkę tych błędów. Ja oczywiście, moi drodzy, nie namawiam do używania żadnych bugów ani gliczy, aby przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę, ale wiecie, o co chodzi, czego się nie robi dla nauki. Tak wygląda moje nobowe konto i, moi kochani, na tym koncie już mam odblokowaną parasolkę, ponieważ zrobiłem sobie pierwszego wina na nowym koncie. A i tutaj coś zauważyłem niepokojącego: w sklepie z przedmiotami nie ma wpisanego kodu Farel w sklepie Fortnite, więc jeżeli ktoś by chciał mnie wesprzeć, ponieważ doceniasz moją twórczość, byłoby mi naprawdę niezmiernie miło, jeżeli byś użył kodu Farel w sklepie Fortnite. Dodatkowo sprawdźcie, czy już na pewno subskrybujecie mój kanał i nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, jeżeli ten odcinek wam się spodoba. Ja już nie przedłużam, zabierajmy się za trollowanie. Jak widzicie, moi drodzy, jesteśmy pod mapą. Cudownie, sprawdźmy teraz, gdzie będzie środek strefy. Prawdopodobnie gdzieś tutaj. I zobaczcie, możemy sobie całą mapę pod spodem przemierzać. Zobaczymy za chwileczkę, jakie miejsce uda nam się zająć. Mam nadzieję, że uda nam się wygrać. Zobaczcie, co tu się w ogóle dzieje. Tylko musimy tak płynąć, żeby przypadkiem nie wypłynąć spod tej mapy. Robi się noc. Możemy sobie tutaj teraz na spokojnie oglądać całą gierkę, co gdzie się dzieje. Strefka dosłownie się zamyka za parę sekund. Jak widzimy, mam jakiegoś typka u góry, do którego niestety w tym miejscu nie mogę strzelić. Nie mogę strzelić, jest zablokowane strzelanie. A wypicie potki jest możliwe? No niestety też nie. Byśmy musieli mieć jakąś, podejrzewam, miejscówkę, w której nasza postać by jakby stanęła. Ona cały czas unosi się na wodzie, więc niestety nie będziemy mogli się leczyć. Więc mam nadzieję, że w ostatniej fazie gry będzie jakiś build fight. Ja nie będę musiał brać w tym udziału, ponieważ jestem pod mapą, a te osoby będą obite, nie będą miały leczenia i zabije ich burza. No to trzymajcie kciuki, żeby udało mi się wygrać. Okej, moi drodzy, jesteśmy na środku mapy. Powiem wam, że dosyć szybko poszło nam tutaj przypłynąć pod mapą. Możemy sobie wszystko ładnie oglądać. Boję się tylko jednego, że jeżeli będę się tak przemieszczał, to mogę trafić na jakąś kotlinę. A jeżeli będzie kotlina i będzie teren niżej niż ja jestem pod mapą, no to po prostu z tej górki najzwyczajniej wyjdę. Mam nadzieję, że tak się nie stanie i że strefa siądzie gdzieś na jakichś wyżynach. Wtedy będzie przekozacko. Okej, przecudownie nam strefka siadła. Zobaczcie, moi drodzy, druga strefa jest w tym miejscu. Tutaj gdzieś będzie prawdopodobnie środek, więc my już spokojnie możemy sobie płynąć w tamtym kierunku. Tylko muszę jakoś tak fajnie wszystko omijać. Muszę mieć coś nad sobą, bo jeżeli, podejrzewam, bym w tym miejscu podpłynął. O, widzicie, tu jest takie urwisko i mógłbym wypłynąć w rzece, a tutaj nie o to chodzi. Mam nadzieję, że strefa dobrze siądzie. Kurczę, o to się martwię. O, odblokowałem coś. Ulepszony medal przetrwania, pozostało 25 graczy. No i dobra, pięknie, drodzy państwo, 25 graczy. Tam jest jakiś build fight z przodu, nie wiem, czy to widzicie. Widzicie na pewno. Czy ja mogę się tam dołączyć do klepy? No niestety nie mogę strzelać, dlaczego? Ja bym chciał troszeczkę postrzelać. No ale niestety moja postać nie ma gruntu pod nogami, no i nie potrafi w tym momencie strzelać. Wiecie, co by było super doświadczeniem? Gdyby strefa siadła na siorbanych szuwarach. Ja bym pływał pod mapą i cały czas bym był leczony. Jeżeli strefka by siadła, wiecie, w tym miejscu, gdzie wypływa ta rzeka z siorbem. To by było coś przekozackiego. Ja postaram się coś takiego dla was nagrać. Strefka za chwileczkę się zamknie, no i zobaczymy, gdzie pojawi się kolejny okrąg. Okej, moi drodzy, 10 sekund i strefa się zamyka. I tak się rozglądałem przed chwilą i widzę, że tutaj mógłbym wyjść z mapy. Tu jest taka kotlina, widzicie? Tutaj na pewno nie mogę iść. Okej, i patrzcie, wszystko będzie się odbywało na kurzących kominach, czyli musimy się udać w tym kierunku. Dobra, no to płyniemy od razu w kierunku kurzących kominów, tylko musimy właśnie jakoś górkę ominąć i tą kotlinę. Dobra, mam nadzieję, że nie wypłynę po prostu spod górki. Generalnie w tej fazie gry nie chciałbym tego popsuć. Okej, jestem już w strefie, dopłynąłem kawałeczek i czas poczekać na kolejny okrąg, ale nie wiem, czy przypadkiem nie udać się na środek burzy i wtedy będzie nam najłatwiej przemieścić się. Ej, naprawdę fajnie te kurzące kominy wyglądają od spodu. Chciałbym jeszcze zobaczyć ten reaktor wielki, raczej komin wielki, ja na to mówię reaktor, bo na początku myślałem, że to jest elektrownia atomowa, a to jest chyba... nie wiem, co to jest nawet. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli wiecie, co to jest. O, zobaczcie, jak wygląda komin przecudownie od spodu.
Tu leży jakaś broń jeszcze. Kozak, jestem w ogóle ciekawy, czy mogę w jakiś sposób wyjść teraz pod tej mapy. Dobra, 3 sekundy i strefa się zamyka. Zostało 10 graczy tylko w grze. Jestem jednym z 10. No ładnie. I to bez fraga. I bez uszczerbku na zdrowiu. Znaczy nie, no mam jednego fraga, zapomniałem. Dobra, tu jest środeczek strefy. No to teraz wystarczy nam tylko poczekać. Okej, moi drodzy, 3, 2, 1 i... Strefa na samym środku, przekozacko, jestem w centrum. Jeszcze spadłby na mnie drop, jeżeli bym był na powierzchni. A tak, jesteśmy, moi kochani, pod spodem i czekamy dalej w grze. Zostało tylko 5 graczy. Minuta 7 do końca. Wow, jestem mega ciekawy, co się wydarzy. O, moi drodzy, patrzcie, mamy walkę. W tym miejscu się chłopaki klepią. Szkoda, że nie mam snajperki, bo bym sobie mógł wszystko przyzumować ładnie. I też nade mną gdzieś się klepią, gdzieś są, padają strzały. Ale nie widzę, dobra, zobaczmy tutaj, kto wygra. Ktoś się tutaj ładnie zatrapował, chyba na środku jest. Tylko typek się nie spodziewa, że jestem pod mapą. Tutaj mamy gościa z RPG-iem, który robił podjazd i wygrał, wygrał. Zostały 3 osoby do końca, strefa już się zamyka. No jestem mega ciekawy, teraz ten ziomek, to jest chyba pani czerwony kapturek, o ile się nie mylę. Musi przyjść tutaj, a ten ziomek już jest z pewnością uzbrojony i wybudowany, więc będzie miał naprawdę ciężko, żeby go teraz podjechać. No chyba, że jest kozakiem, albo to jest misiek różowy. Zaraz zobaczymy. Ma RPG-a, tego co, tyle co widzę. I ładnie go dojeżdża już chyba strefka, bo ma strefę tuż za sobą. Co on na drzewo wskoczył? O co tu chodzi? Nie, po prostu mi się chyba grafika zbugowała. Okej, okay. Buduje się dosyć szybko, z metalu. No zobaczymy, kto to wygra, zobaczymy. Z pewnością Farel. Okej, okay, ostatnia strefka, jesteśmy dalej w strefie. Ja sobie tutaj o elegancko podejdę i zobaczmy, co się dzieje. Zobaczmy, co się dzieje, ten typek cały czas obija go z RPG-a, My High Grounda, tak wygląda strefka. 5, 4, 3, 2, 1. Najgorsze jest to, jeżeli będą oni mieli leczenie i po prostu będą się leczyli w burzy. Będą chcieli zagrać na strefę. Kto dłużej wytrzyma, to jest najgorsze moim zdaniem. Okej, okay, jest tu jakiś dojazd. Widzę ten dojazd. I co to będzie? Co to będzie? Uwaga! Czy ten ziomek coś zdoła ugrać, czy też nie? Zdecydował się na podjazd. Tylko dalej mi się wydaje, że on nie wie, gdzie on jest. Okej. Okay. Czy on naprawdę siedzi w kontenerze? Ja nie widzę tu nic od spodu. On rozwala ten kontener, a tutaj nikogo nie ma. Gdzie jest ten ziomek? Czekajcie, podpłyńmy sobie zobaczyć, jeśli tutaj bliżej. Kompletnie go nie widzę. On z pewnością też nie, ale go szuka. Tu chyba był, w tym miejscu, bo widzę, że go obija. Dojazd ma z RPG-a, ale znowu go nie trafia. Nie wiem kompletnie, gdzie jest ten drugi ziomek. Okej, okay, okej, okay, znalazł go. Goni go. I jak widzicie, w końcu go złapał. I teraz mordeczka się zastanawia, gdzie jest kolejny typek? Nie ma żadnego leczenia. Nie, leży jakaś tutaj apteczka, więc z pewnością będzie miała jakieś leczenie. I coś mi się wydaje, że zajmę drugie miejsce. No ja nic nie mogę zrobić, ani nie mogę strzelać, ani nie mogę pić potek, ani nie mogę rzucać granatów. Nawet nie próbuję, bo jeszcze rzucę sobie pod nogi. Najlepsze jest to, że ten gościu jest teraz mega spanikowany. On cały czas się buduje, nie wie, gdzie jestem, nie strzela, szuka mnie. On nie ma kompletnie pojęcia, o co tutaj chodzi. Zobaczcie, nigdzie niczego nie ma. I on nie wie, on kompletnie nie wie, gdzie ja jestem. Przecież to jest niemożliwe, on myśli, że jakiś skybase, będzie patrzył pewnie w górę. Nie ma gościu kompletnie pojęcia, dobra. Malutka jest już ta strefa. Uwaga, uwaga. O nie, nie, nie. Dawaj Farel. Jeszcze mniejsza do tyłu trochę, do tyłu w prawo. Dobra, 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 dobra. I uwaga. Zaczynamy, zaczynamy. Nie mogę rzucić nawet granatu, gościu ma apteczkę. Tak, ma apteczkę. Okej, okay, moi drodzy. Niestety mi się nie udało, ale tak jest, królewskie zwycięstwo. Udało się. Jej! Wygrałem mecz, siedząc cały mecz pod mapą. Wow! Więc moi kochani, to by było na tyle z tego odcinka. Sam powiem wam, że się kompletnie nie spodziewałem tego, że mogę wygrać ten mecz. Ja oczywiście nie namawiam nikogo do nadużywania bugów. Nie róbcie tego, bo to jest złe. Ja tylko chciałem nagrać, żeby mieć taki ciekawy odcinek na kanale, żeby mógł sobie ktoś to oglądać na przykład za jakiś czas. Dlatego też wam nie pokazałem, w jaki sposób można wejść pod mapę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał. A my widzimy się już w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Trzymajcie się, cześć! Jeżeli podobają ci się moje filmy, to nie zapomnij użyć kodu FAREL w sklepie Fortnite.